burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry, dzień dobry. Janusz, co ty robisz? Dzień dobry, kochani. Witajcie w sobotę. Ja się właśnie ogarnęłam troszkę. Zrobiłam sobie peeling na buzie, ale taki porządny. Nawilżałam sobie serum nawilżające. No, długo sobie peelingowałam tą buzię. W ogóle Jasiu jest dzisiaj poza domem. Franek, łóżko pościel, tak? I ubieraj się, zaraz śniadanie będziemy jedli. Tak? Bo Jasiu napisał, że on kończy później. Odsuń rolety. Franek, odsuń rolety, bo jest ciemno w pokoju. Ale ja ci zaraz dam. Nie krzycz na mnie. No, więc tak, dzisiaj będzie pewnie taki króciutki vlog z Get Ready With Me. Aha, chciałam wam pokazać tą moją opaleniznę. Jezus. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale jestem lekko opalona. No, nawet ładnie. I nie narobiłam sobie żadnych plam. Mimo, że dużo osób pisało mi, że będą plamy po tym samoopalaczu, to nie narobiłam sobie na szczęście plam, więc jest okej. No, więc... Boże, co ja tu mam? Co ja tu mam? Pyszcza? O kurde. Dobra, ja muszę szybko też mamie zrobić śniadanie i zaraz jadę na, do fryzjera i zaraz jadę po fryzjerze do makijażystki, więc dzisiaj ja będę robiona, słuchajcie, nie będę się robić, tylko będę robiona, więc to będzie takie get ready with me, ktoś mnie zrobił, ktoś mnie zrobił. I powiem wam, że to będzie mój pierwszy profesjonalny makijaż. No bo fryzury to ja już miałam, ale makijażu nigdy nie robiłam sobie przez całe życie u makijażu. Nie, przepraszam, raz byłam. Ale co to było? A, to było wesele kuzynki. Raz byłam na makijażu. O, przepraszam. No, ale to było 15 lat temu. Nawet na swój ślub ja się nie malowałam. Ja się nie malowałam u makijażystki, tylko sama. I na wszystkie inne śluby i wesela też się malowałam zawsze sama, więc no tak, także dzisiaj będę zrobiona, boję się, że te buty będą mnie cisnąć, bo no nie rozchodziłam ich wczoraj, jak wróciłam z pracy, to jeszcze wziąłam ogórki w ogóle i zabrakło mi, bo Jasiu przyniósł mi w ciągu dnia chrzanu, zabrakło mi słoja. Będę zamawiać sobie na Allegro jakieś te dwa słoje, takie duże, 10-litrowe. Ostatnio chciałam zamówić, ale wtedy zamówiłam te rollboardery, nie starczyło mi kasy. A jeszcze zamówię takie dwa duże słoje. I wtedy zrobię tą resztę, wrzucę tam, to się nic nie stanie. No, więc tak. Ja szybko robię śniadanie. Na mamy też, ta Franka, Jasiu tam w szkole zje. I lecimy. Kanuś, czy ty chcesz herbatę? Nie. No i dobra, słuchajcie, fryz zrobiony. Z tyłu to wygląda spoko, ale przód mi się nie podoba. Ja nie jestem przyzwyczajona, że ja mam otwartą, taką odkrytą buzię. Kupiłam sobie soczek. Byłam też po pamiątkę, po wino, po totolotka. A teraz idę powoli już do tej mojej kosmetyczki. W sumie wypiję ten sok. Tutaj u nas można kupić taki świeżo wyciskany. Że pani wam ubiera. I od razu wyciska na bieżąco, więc fajnie. Ja sobie to wypiję. No bo coś tam śniadanie jadłam, ale za dużo też nie. I wtedy idę do tej kosmetyczki.
To jest tutaj niedaleko, więc ja i tak półtora godzinki czekałam na to. No ale wszystko ogarnęłam, zaraz wam pokażę, co kupiłam za pamiątkę. Fajnego totolotka. Nie wszyscy wiedzą, że coś takiego jest, ale no wypiję najpierw sobie to. No a soczek z grejpfruta, słuchajcie, bo ma dużo witaminy C, a mi jest to teraz potrzebne, bo jeszcze tak do końca nie jestem zdrowa. I tak, na pamiątkę kupiłam takie coś, bo tam młodzi prosili o wino, totolotka, więc kupiłam takie pudełeczko ładne do wina. Wydaje mi się, że spoko, fajne. 49 zł to kosztowało. Wino 3 dychy, to już macie 80. Kupiłam karteczkę. Karteczka wygląda tak. Taka moja, fioletowa. A i wam pokażę tego totolotka, bo wysyłałam kuzynce i wysyłałam Kasi i powiedziały, że nie widziały czegoś takiego. I słuchajcie, można sobie wziąć totolotka dla nowożeńców z życzeniami. Tu jest jeden, a tu jest drugi w ogóle, gdzie losowanie jest dzisiaj. Więc tak. Oczywiście w te totolotki ja tam nie wierzę, bo na naszym ślubie myśmy też mieli i nie wygraliśmy ani złotówki, więc to tak po prostu symbolicznie. Ja mam w domu inne koperty, ja to chyba przełożę w inną kolorową kopertę, w jakąś złotą albo czerwoną też mam, bo nie lubię w białych, jakoś tak głupio mi się to kojarzy, a Jezu, jeszcze to schować. I lecę na ten make-up, także trzymajcie kciuki w domu, pokażę wam już. Muszę się ubrać, ogarnąć. Na szczęście dzisiaj jest piękna pogoda, więc taki plus zajebiście, że jest ciepło, bo nie będę musiała zapinać tej remoneski. Tą, którą mam na sobie, założę po prostu na wierzch, na sukienkę i tyle. Więc fajnie, że jest ładnie, ale dziwnie ja wyglądam w tej... Z tyłu mi się podoba ta fryzura, ale z przodu ja się tak nie lubię. Masakra. Teraz, żeby jeszcze make-upem nadrobić, to by było ok, nie? Dobra, teraz to już muszę się spieszyć. Dobrze, moi drodzy, make-up zrobiony, Ewa może iść na imprezę i ogólnie rzęsy, to jest taki sztos, patrzcie jakie mam rzęsy, doczepiane oczywiście kocie oko, ale no wow. No kocie, no cię przykryję. No tutaj może. Śpikaj. No i dobra, kochani. My wróciliśmy. Dosyć szybko. Ale no... Byliśmy tak zmęczeni. W ogóle mi się już trochę makijaż. To dziwnie tak wygląda, ale rozmazało mi się znowu to lewe oko. Ale ogólnie wygląda tak. Trochę fryzura mi się rozpadła tutaj. Jakaś spinka puściła, ale ogólnie no reszta się trzyma. Ja myślę, że jutro i tak nie pójdę w tej fryzurze, ale bardzo chciałabym pójść w tych rzęsach, bo te rzęsy robią efekt wow. Idę sobie zmyć lekko ten makijaż. W ogóle makijaż oka wygląda genialnie. W ogóle makijaż brwi bardzo mi się podoba, ale no już mi się w jednym kąciku, w drugim kąciku rozmazało. I wbrew pozorom prawie cały od 12. Od 12 mi się trzymało.
I tak trochę się świecę, trochę sobie tak przykładałam po prostu chusteczki, żeby smatowić tą część tutaj te. No, ale tak z daleka to nie wygląda to jeszcze jakoś źle. Więc tak, poszłam z Fenusiem, siku. Ja idę spać. Jutro idziemy na poprawiny, idziemy wszyscy, więc trzeba będzie rano wszystkich ogarnąć. W ogóle tu jest taki bałagan. W kuchni tam jest też bałagan. Więc ja będę musiała to rano ogarnąć. Chłopcy nie mieli zmiecone ognia. Więc będzie trzeba ogień rano zrobić, żeby się wykąpać i... No i wiecie, ktoś to musi zrobić. Przypadło na mnie. Chłopaki pewnie rano nie... Może ja się pójdzie ogień zrobić, jak wstanie po pierwszego. No ale resztę rzeczy ja będę musiała ogarnąć, bo Jasiu wczoraj był na nockę w szkole. I w sumie dzisiaj rano dopiero wrócił też z tej nocki. Wiecie, wtedy on też znowu był zmęczony, bo oni tam mało spali. Więc też chciał sobie odpocząć i wykorzystał to, że myśmy poszli na wesele. No, więc tak. To będzie taki krótki vlog. Nie wiem, może jutro wam jeszcze pokażę, jak pójdziemy na poprawiny. Czy rzęsy wytrzymały? No, sztuczne rzęsy robią robotę, powiem wam. Ale tutaj już mam coś... Albo mi łzawi chyba to oko, no. Tu widać, że mi łzawi i po tej rzęsie tak spływa ten... Te łzy, nie wiem jak to powiedzieć. Ja nie wiem, co ja mam z tymi oczami. Naprawdę, widzicie, tutaj się roztarło i tutaj się roztarło. Dobra, także ja lecę spać. Jutro wam może pokażę... Czy te rzęsy wytrzymają i pokażę wam, jak będę wyglądać jutro. No a dzisiaj, bo ja nie zdążyłam wam pokazać, dzisiaj wyglądałam tak. W takiej tej sukience poszłam. Boże, tył, żeby wam pokazać, to no ona jest długa. Tutaj widzicie trochę mojego tatuażu, widać. Ale jest długa, jest śliczna. Ja nie zakładałam nic, tylko właśnie te kolczyki, perełki. No i ramoneskę mają na to. I bardzo dużo osób miało ramoneski, więc poza tym, wiecie, nie mogłam nic tu założyć na szyję, bo wydaje mi się, że ona jest tak tutaj zdobiona, że po prostu już nic więcej tu nie trzeba. No, a te body wydaje mi się, że też fajnie wyszczuplają. Tak dziwnie wam to pokazać. Nie wiem, pokazałabym się. Tu się ustawię. Czekajcie. Tylko teraz to światło dziwne się zrobi. O. Czy się zrobi normalne? O. I tak, tak ona wygląda. To body świetnie ściągnęło. O, już tu jakieś koraliki mi się odpluły. Pewnie przy tańcowaniu kogoś zahaczyłam. Ale ja to sobie zszyję jutro. No, tych koralików tutaj jest masa. O! O właśnie, poszedł. Ja to pociągnęłam, a to spadło. No trudno. Tutaj mam taką długą nitkę, to jutro zaciągnę. Albo założę te koraliki z powrotem i zaciągnę. No chodź tutaj. Tak. Więc tak to wyglądało, słuchajcie, idę spać. No i dziękuję za masę pozytywnych komentarzy na Instagramie i za wszystkie słowa, że wow, jak petarda i tak dalej. I powiem wam, kobiety, że no ja nie byłam przekonana do tego, żeby iść na ten makijaż. W końcu zrobiliśmy makijaż z brązem od środka z takim rozjaśnieniem, jak widzicie. Trochę mi się on zrolował, ale no ja też potrzebuję odpowiedniej bazy na makijaż, więc myślę, że to była kwestia bazy, ale rzęsy robią robotę i uważam, że warto iść na taki makijaż i ten pierwszy taki efekt wow. No od czasu do czasu każda z nas powinna sobie pozwolić na taki typ luksusu. Ogólnie ja się przekonałam dzisiaj, że mam zarąbiste brwi i że mogę je stylizować sobie na mydełko. Szkoda, że nie widziałam, jak makijażystka to robi. Ale będę sobie próbować to robić, bo
Mega mi się to podoba, mega mi się podoba ten efekt stylizacji, właśnie tak wyciągnięcie na mydełko i delikatne poprawienie. Więc muszę sobie poćwiczyć to. Na pewno będę kupować ten podkład, który ona używała na mnie. Boże, tu mi już czuję, że mi zaczyna łzawić jeszcze bardziej. Idę sobie to zmyć. No i ogólnie od czasu do czasu fajnie się poczuć jak milion dolarów. Fajnie usłyszeć tyle komplementów. No, dzisiaj bardzo dużo komplementów usłyszałam i to było mega miłe. Także dobra, ja idę spać. Do zobaczyska jutro. Pa!